thank you No i witajcie ponownie, MINELABE Equinox 600 i 800 Pojawił się manual wreszcie do urządzenia, także należy się lada chwila spodziewać po prostu nowego produktu MINELABA Przejdźmy przez tą instrukcję, żeby zobaczyć co producent oferuje To jest 52 stronnicowa instrukcja, więc ja myślę, że już jest fajnie, poza jakąś taką propagandą, którą teraz widzimy którą każdy zawiera w tej instrukcji, muszę przyznać że ją wcześniej oglądałem, że jest naprawdę bardzo estetycznie wykonana i merytorycznie to wszystko jest rozłożone. Tutaj firma po prostu stanęła na wysokości zadania. Oczywiście oprawa graficzna jest świetna. Zacznijmy od złożenia. Pokazany jest wygląd urządzenia, dokładnie opisana cewka, wszystkie tutaj taśmy, jakieś sztyce wszystkie te rzeczy są elegancko opisane, co to się znajduje w pudełku. Fajnie, bo możemy sobie obejrzeć, jakie będą słuchawki. Tu mamy słuchawki na kablu. Ale jest jeszcze model, model bezprzewodowy WM08. No i jeszcze są bezprzewodowe słuchawki. Także fajnie, że takie rzeczy od razu w postaci akcesoriów możemy zobaczyć. Tutaj mamy składanie urządzenia. Myślę, że to nie ma jakiegoś większego dla nas w tym momencie znaczenia. Tak wygląda urządzenie złożone. Opisane są rozłożenie przycisków, głośnika wszystkich. Tu mamy złącze do ładowania. Mamy dodatkowe wodoodporne złącze do słuchawek, także jest to wszystko w miarę sensownie zrobione. Nie jest to nic, co by mogło nas zaskoczyć. Natomiast dochodzimy w tym momencie do baterii. No i tutaj mamy trochę informacji na ten temat. Przede wszystkim, pełni załadowana, by typowo bateria, która jest w środku, która jest w uchwycie, w którym trzymamy urządzenie, starcza na 12 godzin. E, oczywiście mamy złącze tutaj do ładowania, e, status diod, m, które są, miga w trakcie ładowania, w pełni załadowane, wiadomo, około 4 godzin powinna się bateria ładować, czyli reasumując 12 godzin pracy, 4 godziny ładowania, to jest już jakaś informacja. E, jest oczywiście jeszcze informacja, jeżeli batery Flat, prawda? No, trochę po australijsku, widzę, że tutaj nazwali, e, jeśli bateria się rozładuje, taki komunikat się pojawia. Mogą być spadki napięcia. To jest dość dokładnie w języku angielskim. W tej chwili opisane pewnie będzie polska instrukcja, mam nadzieję. Natomiast producent zadał sobie dość dużo, dużo trudu, żeby to, to wszystko w miarę sensowny sposób przekazać. Można pracować na powerbanku to jest ciekawa informacja, podłączonym bezpośrednio. Natomiast no, wtedy, oczywiście, uprzedzają, że no, zestaw nie jest po prostu wodoodporny. Przejdźmy do głównego panelu. Panel główny. Jak widzicie, macie tutaj diodę ładowania, przycisk zasilający, podświetlenie ekranu, e, wszystkie mody wyszukiwania na wyświetlaczu, rozłożenie identyfikacji, e, detect, mode button czyli wszystkie te wszystkie przyciski, które odpowiadają za dyskryminację, za pinpoint. E, Dodatkowe przyciski, którymi można bezprzewodowe akcesoria uruchamiać, można zapisać jakieś rzeczy do profilu, akceptować. Podobnie jak ktoś na CTX i Mindlabra 3030, to, to, to są zbliżone ikonograficznie przyciski. To jest wszystko, nawiązuje do tego, jeśli ktoś miał z tymi urządzeniami wcześniej do czynienia, można przełączać tutaj. Widzimy częstotliwość, jakoś to wszystko jest w miarę, w miarę ergonomiczne. Ja nie trzymałem to urządzenie w ręku i uważam, że jest naprawdę fajnie rozwiązane. Mamy także ekran statusu, mamy wszystkie opisane rzeczy, czyli mamy na przykład czułość, mamy ID pokazane, jaka jest częstotliwość, czy to jest multifrekwencji. Będzie też wskaźnik głębokości, mamy pokazane, czy są podłączone bezprzewodowe akcesoria, czy tracking gruntu jest włączony, czy jest urządzenie bluetoothowe. Fajnie jest to wszystko w jednym miejscu podzielone, rozpisane są wszystkie ikonki w tym momencie. Bardzo fajnie. Myślę, że, że tutaj, jeśli chodzi o czytelność tego, to jest bardzo, bardzo proste urządzenie. Oczywiście tutaj mamy panel dyskryminacji, czyli to są zakresy na tym łuku, który jest pokazany. To jest bardzo typowe dla wielu urządzeń. Pokazane są zakresy identyfikacji, od żelaza po, po folię, aluminium, już takie stopy typu srebro. Wszystkie, wszystkie rzeczy są na tej, na tej krzywie. krzywej. Będzie można spokojnie, pewnie selektywnie je wybierać na pewno i dyskryminować. Także dodatkowo poza informacją numeryczną jest też podział na prawda, pełny zakres. Oczywiście tutaj podane jest, że jest 50-segmentowa dyskryminacja. Wiemy, że w niektórych urządzeniach zdecydowanie mamy większe wartości, do 100 na przykład albo i wyżej, tak jak w Walterze do 120. Troszkę jest parę sugestii takich na różnych forach czytałem, że niestety będzie się to wiązało z pewnym zawężeniem zakresu identyfikacji i może to powodować pewne zawężenia i koncentrację pewnych identyfikacji w jednym miejscu. Podobna była sytuacja kiedyś w Macro Racerze, mianowicie był problem, że aluminium miało bardzo wąski zakres w pierwszym modelu racera i po prostu te wszystkie rzeczy się zlewały. Był to problem, ja myślę, że taka firma jak Minelab nie pozwoli sobie na, na, na takie niedopatrzenie i to wszystko będzie w miarę dobrze działało. Jeśli jest instrukcja jak wiemy i powiedziałem już na początku, to jest szansa, że urządzenie będzie bardzo szybko na rynku dostępne. Oczywiście mamy quick start, czyli jak uruchomić urządzenie w szybki sposób. Jest też opcja noise cancel, czyli opcja, która pozwala urządzeniu dopasować jak najlepszą częstotliwość pracy i ominąć wszystkie zakłócenia. To też jest znane z Minelaba CTX 3030. Wciskamy, on automatycznie skanuje częstotliwości i sam dokonuje regulacji, ale można też wybierać ręcznie. To jest prosty quick start, cztery kroki, w zasadzie urządzenie. Działa, wybieramy fabryczny program, także urządzenie jest przedstawione jako urządzenie, które można w bardzo prosty sposób uruchomić bez większej wiedzy, nie będąc doświadczonym użytkownikiem wykrywaczy, ale też posiada wbrew pozorom, mimo tej prostoty, jak się okaże dalej w tej instrukcji, posiada szereg ciekawych funkcji, które naprawdę powodują, że ten wykrywacz nie jest tak do końca prostym urządzeniem. Można go prosto i szybko używać, ale ma dość zaawansowane funkcje. Które jednak można wykorzystać w zdecydowanie szerszy sposób. Tu macie z boku tabelkę, jakie są ustawienia. Na przykład, możemy zmieniać czułość, możemy kasować zakłócenia, możemy kalibrować do gruntu, wzmocnienie głośności, zmiana tonów, zmiana thresholdu, dźwięk pitch, celu dźwięk, ton opcji pitch, odrzucanie, akceptowanie w dyskryminacji. Tone break, czyli możemy zmieniać, kiedy się ton zmienia. Recovery speed, i tutaj te opcje są podzielone, więc można je sobie spokojnie skatalogować w pewien sposób i używać, przyciskając przycisk opcji. I w tym momencie możemy wybierać, na jakie opcje wpływamy i jakie mamy opcje dostępne. To jest tak jakby szybkie przełączanie szybkich menu o różnej możliwości konfiguracji w różnym zakresie. To jest pokazane, są jeszcze oczywiście możliwości, że można skasować swój profil, skasować ustawienia wykrywacza i wrócić do, do wartości fabrycznych. Jedziemy dalej. Podstawy poszukiwania. No to oczywiście tutaj są opisane, gdzie jest cewka, jak się nazywa, gdzie jest wyświetlacz, gdzie jest kabel, o co w tym chodzi. Ominiemy to, jest dla ludzi mniej jakby doświadczonych. Przejdźmy do jakichś konkretniejszych tutaj ustawień i wiadomości, które przekazuje producent. Jeszcze po drodze, zanim dojdziemy do konkretów, oczywiście producent dla ludzi mniej wprawionych opisuje, jak, co, jakie ma znaczenie kalibracja do gruntu, co to daje, co to jest częstotliwość pracy. Tutaj pokazane jest, jak mogą się znajdować przedmioty w glebie, jak to będzie wyglądało fizycznie po prostu. Fajnie, ta instrukcja jest dla ludzi doświadczonych i ludzi niedoświadczonych, nie jak prowadzić cewkę, jakie błędy popełniać. Oczywiście w większości. Do dobrych wykrywaczy i urządzeń taką instrukcję znajdziecie. Pokazane jest, jak pracować w grupie, żeby mieć zakłócenia. Takie rzeczy naprawdę podstawowe, na czym polega threshold, na czym polegają dokładnie zakłócenia, co to daje. Są proste jeszcze ćwiczenia, jak sobie ustawić urządzenie, na co zwrócić uwagę, zrobić sobie ogródek testowy i po, posłuchać, i nauczyć się, jak pewne rzeczy reagują, jakie dają odczyty ID. Bardzo fajnie jest to wytłumaczone, jak namierzać cel. Są takie truizmy, które w każdej instrukcji powinny się znaleźć, ale miło i elegancko jest to wszystko zaprojektowane. I tyle. Przejdźmy teraz do e, m, dokładniejszych ustawień: target recovery, czyli jak sobie rzeczy wyko wykopywać. Czyli dalej to jest instrukcja dla jakichś świeżaków. E, opisane są po prostu programy, a tu jest opisane jakich trzeba używać narzędzi. W pewnych sytuacjach, pracując w pewnych miejscach, proszę, mamy opisane, jak wykopywać rzeczy z ziemi. No, widzę, że Mindlab dość szczegółowo podchodzi. Może się to trochę wydać śmieszne, ale myślę, że, że, że to jest ważne. Teraz są tryby pracy opisane. Mam nadzieję, że teraz znajdziemy coś więcej na ten temat i będziemy mogli sobie porozmawiać o programach, jak one zostały skonstruowane i jak to wygląda w tym urządzeniu. I tutaj pierwsza ciekawostka. Każdy z profili, każdy z programów. Ma dwa sloty, i w tych slotach jeden, dwa są ustawienia fabryczne dla tego programu. E, tak to producent wymyślił, że wymierza, wybieramy sobie jakiś program, na przykład wybieramy sobie program dla parku i generalnie mamy tak, że jest podział. Program jeden to jest dla, głównie dla monet, ale już dwa jest do szukania na przykład biżuterii. W przypadku programu dochodzenia po polach, to to mamy y, monety. I artefakty, ale Fine Coins i artefakt mamy na przykład troszkę większe rzeczy. Mamy program do plaży i mamy na przykład mokrą i suchą, suchy piasek, ale mamy też opcję underwater i surf, czyli miejsce, gdzie, gdzie mamy przypływ, prawda? Znaczy, gdzie mamy falę dokładnie, gdzie płynie woda i odpływa, czyli pracujemy pomiędzy mokrym a suchym w trakcie fali na przykład. Oczywiście, program do złota, i mamy normalny, normalną glebę, albo trudną glebę, czyli bardzo zmineralizowaną. Te programy są dokładnie opisane dalej i jest opisane. Popatrzcie, dla każdego programu bardzo szczegółowo producent rozpisał, czym się charakteryzuje dany program. Tutaj mamy program na przykład do szukania w parkach i jest dokładnie opisane, że ten program. Jest specjalnie stworzony do miejsc bardzo zaśmieconych aluminium, folią, pultabami, czyli tymi zrywkami do puszek, kapslami, wszelkiej maści. I to jest bardzo dobry program do początkowego wystartowania z szukaniem. Oczywiście jest też podane, czym się charakteryzuje ten program, że tu jest dokładniejsza na przykład rozdzielczość identyfikacji celi i dyskryminacja i wszystkie rzeczy, które są śmieciami są przez ten program w tej technologii, którą oferuje Mindlab, zdecydowanie lepiej opisywane i lepiej sygnalizowane. Przejdźmy teraz do różnicy. Tak jak powiedziałem, każdy z programów ma do wyboru dwa podprogramy. Przejdźmy do różnicy, takiej jakiej jak w przypadku jest programu, który służy do dochodzenia po parkach. Czym się różni ten slot 1 i 2? Opiszmy to dokładniej. Opis. Slot numer 1 służy do szukania w zaśmieconych warunkach biżuterii i monet. Natomiast slot drugi jest stworzony po to, żeby szukać bardzo małych obiektów przy bardzo dużym zaśmieceniu. I tutaj zupełnie inaczej jest dobrany algorytm. Podejrzewam, że sprawa polega na oprogramowaniu i na filtrach, które bezpośrednio obrabiają sygnał. Tym się różnią te programy. Oczywiście każdy program, później te programy są dalej opisane, są dopisane jak zwracać uwagę na przykład gdzie są obszary z folią. Każdy program jest dokładnie opisany przez producenta, jakie są jego zalety i jakie wady. To jest dość duża, duży plus, że mamy taką możliwość. Oczywiście na te programy możemy wpływać, możemy je zmieniać i możemy zmieniać ustawienia. Zaraz przejdziemy do tych ustawień: zobaczmy, co producent w przypadku nowego Equinoxa oferuje, jeśli chodzi o zmianę e, po prostu ustawień. No, i tutaj jedna z najważniejszych cech urządzenia: urządzenie jest multiczęstotliwościowe. MindLab się chwali tym, że są dodatkowa, dodatkowa technologia IQ, która powoduje lepszą obróbkę sygnału z tych wielu częstotliwości i lepszą identyfikację. Urządzenie lepiej separuje obiekty od siebie, szybciej, yy, blisko leżące. Możemy wybrać sobie pracę w multi-częstotliwości, czyli parę częstotliwości naraz pracuje. Ale możemy wybrać jedną z dowolnych, w zależności od modelu 800 czy 600, czy na przykład 5, 10, 15, 20 albo 40, w zależności od modelu. Tu mamy pokazane różnice między 600 i 800, jeśli chodzi o częstotliwości pracy. Nie ma programu BIC, jak widzę, chyba w tej częstotliwości. Tak, tutaj jest już pozmieniane, są, częstotliwości. są podane częstotliwości dla danych programów, dokładnie, dokładnie tak. I różnice między modelami. Oczywiście można pracować w jednej wybranej częstotliwości. Dość duże mamy możliwości. Program Gold tak samo ma dużą częstotliwość pracy. W przypadku 800 to jest 40 kHz, więc to jest fajna rozbieżność. Między 5 a 40 jest dość duża różnica. To pozwoli na bardzo dobrą identyfikację i dużych rzeczy, i drobnych. Mam nadzieję, że to będzie dobrze szło. W przypadku White'a V3i akurat to się sprawdzało świetnie, jeśli chodzi o identyfikację oddzielania od śmieci. Moim zdaniem, White's ma jedną z najlepszych identyfikacji i wyświetlacz najlepszej jakości, tam naprawdę można pewne niuanse dość dobrze odseparowywać, ale wróćmy do tego naszego urządzenia. Wytągnąć jeszcze temat częstotliwości. Tutaj producent opisuje, że każda częstotliwość jest przeznaczona do szukania innych rzeczy. Wiadomo, że z niską częstotliwością będziemy mieli szansę znaleźć większe rzeczy, prawda? Czyli bardziej jakieś takie rzeczy jak militaria, większe kawałki stali czy metali kolorowych. Większe srebrne monety, ale z większą częstotliwością będziemy mogli znaleźć drobne monety i drobną biżuterię. Także możemy wybrać za pomocą częstotliwości jednej, czego szukamy. Będziemy mieć wtedy gorszą identyfikację, mniej stabilną, ale możemy mieć większe osiągi przy niższej częstotliwości. Głębiej będzie nam sięgał ten wykrywacz. Oczywiście, jeśli mamy zakłócenia i nie możemy sobie w żaden sposób z nimi poradzić, też zmiana częstotliwości może spowodować z automatu, jeśli pracujemy w multi, zmienimy na którąś częstotliwości, może spowodować, że te zakłócenia w dramatyczny sposób się obniżą. To też jest ciekawa sprawa. W spektrze też tak to działa w White, że jeśli mamy dużo zakłóceń, spróbujemy wybrać jedną częstotliwość, trochę ją przesterować za pomocą offsetu i wtedy mamy mniejsze zakłócenia. Tu jest opisana cała technologia, na czym ona polega. Oczywiście to jest jak zwykle w przypadku Mind w sposób magiczny, niewiele mającego rzeczywistością. Ja rozumiem, że te rzeczy są zastrzeżone. No, i opisuję, że to daje, daje przewagę nad innymi, że po prostu jest lepsza identyfikacja różnych przedmiotów, z tego powodu, że mamy szeroki zakres częstotliwości, którymi skanowany jest obiekt. Oczywiście to się nijak nie ma do, do, do fizycznej pracy detektora i charakterystyki całej. To jest jakiś taki pokaz tylko dla ludzi, ale ja rozumiem, że pewne rzeczy są rzeczami po prostu gdzieś tam, no, tajemnicami po prostu producenta. Tutaj przechodzimy do. W skali, to co mówiłem wcześniej, żelazo jest w zakresie od minus 9 do 0 i wartości rzeczy nieżelaznych są od 1 do 40, czyli tutaj skala, tak jak powiedziałem, to jest 50. Hmm. Ja mam troszkę wątpliwości, czy to nie będzie za mało, żeby dobrze identyfikować obiekty i precyzyjnie. Oczywiście to jest urządzenie wieloczęstotliwościowe, więc czas pokaże. Mamy tutaj opis dyskryminacji. Proszę e, zobaczcie. Jak jest to przedstawione. W tym momencie tutaj skala jest dla rzeczy żelaznych. Podział jest po prostu na wszelkie przedmioty, które gdzieś tam na tej skali się odnajdują. Przykłady oczywiście target ID. Przykłady dyskryminacji wybiórczej, gdzie pewne rzeczy są wyłączone, żeby nie identyfikować typowych, typowych przedmiotów. Fajnie, że pokazana jest cała rozpiętość po prostu i zakres identyfikacji. Na przykład dla danych model amerykańskich, dla dla monet europejskich, e, takich jak euro, dla e, wa, walut, jakiś dolar australijski. No, tutaj mamy, mamy podzielone, gdzie się znajdują na przykład kapsle, w jakim będą zakresie. Już producent e, przedstawia taką tabelkę, przedstawia taki zakres. To też się zdarza oczywiście u innych producentów. Teraz e, ciekawostką jest to, że e, MyNAP tłumaczy, jak rozumieć e, pracę w częstotliwościach e, w wieloczęstotliwościowym trybie, a w pojedynczym. Tu jest pokazany zakres dla jaka jest różnica między w dokładności identyfikacji wraz ze wzrostem głębokości w przypadku tej technologii Multi IQ. A w przypadku konwencjonalnej technologii jak widzimy już na większych głębokościach po prostu monety są, przedmioty są nieidentyfikowane. Oczywiście wszystko zależy to od rodzaju yy, gleby, które jest. W cięższych glebach będzie to zdecydowanie mniejszy zasięg. No ale tutaj są yy, jakby yy, z testów pierwsze informacje, że, że dość dobrze to wychodzi. Ja i nie wiem, bo miałem yy, tylko prototypowe urządzenie, no i tyle. Oczywiście podświetlenie, jak się uruchamia, to myślę, że to możemy sobie yy, spokojnie ominąć. User profile, czyli możemy sobie zdefiniować swój Użytkownika zestaw pod przyciskiem i go bezpośrednio używać. Możemy pod ten przycisk podobnie, pewnie jak w CTX się podpiąć, jakieś rzeczy swoje, które się będą aktywowały. To trzeba byłoby zobaczyć w ustawieniach. Myślę, że to nie jest w tej chwili istotna rzecz. Czułość. Czułość można ustawiać ręcznie i ustawia się ręcznie. Podane są wartości dla danych trybów, dla nowego użytkownika, na przykład wartość 20. Jaki jest zakres? Od 1 do 25. Ok, no tak, czy 1 do 25 możemy w zasadzie ustawić? Patrzę, 25 mamy zakresów, 25 jakby mamy elementów belek tej czułości. Dość, dość precyzyjnie. Widzę, że nowy użytkownik zalecają, żeby ustawił na 20 maksymalnie. Okay. Park na przykład nie zaśmiecony 22, ale park zaśmiecony 20, czyli już sugerują już na jakieś ustawienia czułości, mówią jak tą czułość ustawiać. No, oczywiście, to jest, jak już ktoś ma jakieś doświadczenie, to wie, że już się ustawia do takiego momentu, gdzie się urządzenie wzbudza, a później po prostu się obniża tę wartość. To, co mówiłem wcześniej, jest tu wskaźnik, który w pięciu segmentach pokazuje zakres głębokości. Mamy to w milimetrach, czyli pierwsza belka to jest 50 mm. 5 belek to jest powyżej 20, 200 mm czy powyżej 20 cm. Ok. Pinpoint, możemy sobie namierzać przedmiot, to jest rzecz prosta, więc tutaj chyba nie ma sensu się nad tym rozwodzić. Wizualizacja jest pokazana w ten sposób, że się zamyka zakres na tej skali półokrągłej. Ok. To też nie jest jakaś rzecz, która w tym momencie byłaby jakąś rzeczą wybitną. Teraz przejdziemy bezpośrednio do funkcji menu. To czytać taką dokumentację, bo mówi nam dużo o urządzeniu, które może będziemy chcieli kupić, dlatego ja tak wałkuję ten temat. Przechodzimy do funkcji. Tu mamy rozpisane wszystkie funkcje łącznie z oznaczeniem graficznym, które się pojawiają na wyświetlaczu. Tu jest pokazane, jak te funkcje uruchamiać. Ja myślę, że to nie będę tłumaczył w tym momencie. Kasowanie, kasowanie zakłóceń, tak jak powiedziałem, można automatycznie albo ręcznie to, to robić, to jest jakaś procedura, tak jak była w CTX-ie, on stara się znaleźć jak najlepszą częstotliwość pracy. E, oczywiście możemy sobie ręcznie kalibrować do gruntu, możemy automatycznie pompując, więc tutaj e, opcji jest parę, to też myślę, że to nie jest rzecz w tym momencie. Jest także tracking, co jest ważne, czyli może śledzić urządzenie grunt i automatycznie korygować nastawy. Głośność, nie ma o czym mówić. Tony, myślę, że to też um, mamy do wyboru od 1, 2, 5 do 50 tonów, bo mamy zakres ID na 50, czyli tak to jest zrobione. To jest dość logiczne, więc można sobie te tony widocznie zdefiniować odpowiednio. Eee, threshold level, czyli dźwięk sygnału wiodącego, głośność podejrzewa, możemy sobie ustawić to jest też dokładnie ustawione dla programu Gold, bo on pewnie wymaga większej czułości bardziej się na threshold i na zmianach tego sygnału wiodącego bazuje myślę że threshold pitch czyli, czyli zmiana wysokości sygnału i zmiana natężenia sygnału jak trafiamy na obiekt oczywiście to są znane rzeczy nawet chociażby z takiego XP Deusa sygnał obiektu to też możemy sobie zdefiniować jaki będzie sygnał naszego obiektu w jakim pewnie zakresie podziału tej skali dyskryminacji OK, Czyli ton break, czyli moment kiedy się to zmienia. Ton pitch tak samo. to są wszystko rzeczy audio. Myślę, że w tym momencie nie będziemy ich omawiać, bo nie ma sensu. Przycisk znany z CTX a 30, 30 Main Lab'a do odrzucania akceptacji rzeczy, czy możemy sobie Pewne rzeczy na skali w dyskryminacji pominąć, one będą niesygnalizowane, czyli namierzamy jakiś obiekt, który z kapselem i możemy go po prostu za pomocą tego przycisku szybko wyrzucić, bez wybierania na skali, tylko po prostu namierzając, tak jak było w CTX-ie. Bardzo przyjemna opcja, jak mamy masę półtabów, czyli urwanych zrywek od puszek, namierzamy taką zrywkę od puszki i wiemy, że jak mamy ich masę, to on ich nam nie będzie sygnalizował. Oczywiście coś można pominąć, ale jest to wygodne. Tryb All Metal, OK. Ton break, czyli możemy sobie ustawić, w którym miejscu następuje zmiana tonu, prawda? W jakim zakresie jest sygnalizowane ze żelazo, od do, i później w tym miejscu zaznaczamy, że ma się zmienić ton. To jest znane też z różnych urządzeń. Recovery Speed, i tu jest ważna rzecz, to jest prędkość odświeżania, prędkość separacji obiektów. W przypadku modelu 600, niestety mamy tylko 3 zakresy, w przypadku 800 już tych zakresów jest 8. Także to jest zdecydowana różnica, jeśli chodzi o prędkość. Mamy tutaj pokazane, jak się objawia, jeśli jest na przykład niska prędkość, że obiekty nie będą separowane. Przy średniej będziemy słyszeli, nie będą dobrze rozdzielone, mogą się zlewać, a przy dłużej będą po prostu dobrze separowane, ale no, oczywiście zawsze jest to kosztem głębokości. Przejdźmy dalej do następnej części dokumentacji. No i tutaj pojawia się bardzo ciekawa opcja iron BIAS. Co to jest za opcja? Co to jest za funkcja? Oczywiście 600 znowu mają ograniczoną do czterech progów, czyli, czyli do trzech w zasadzie zero to jest wyłączona, To jest funkcja, która pozwala nam odseparować elementy żelazne. Często elementy żelazne, zwłaszcza płaskie żelazo czy duże, wydają sygnał na kolor i on jest taki przełamywany, jakżeście zauważyli. I to przełamanie powoduje, że na przykład sygnał jest niby niski, ale następuje przełamanie na krawędzi i zmiana tonu po prostu. Ta funkcja pozwoli Wam lepiej takie obiekty odnajdować, czyli jeśli znajdujecie się w terenie, gdzie jest dużo kawałków żelaza, które wydają wysoki ton i zakłócają szukanie, ten ton jest przełamywany, można określić granice, można określić granice sygnalizacji w ten sposób. Lepsza jest kontrola po prostu w takich sytuacjach, czyli jeśli coś się na przykład lekko przełamuje i... Nie słychać dobrze tej różnicy, czy na pewno jest to żelazo. Gdzieś tam jest jakieś takie pyknięcie po prostu, to można to pyknięcie za pomocą tego filtra podbić, podbić i wtedy urządzenie bardziej to akcentuje i macie świadomość, że, że to jest element żelazny. Oczywiście można przesadzić w tym momencie i w drugą stronę też za bardzo to ustawić i będzie to przekłamywało, ale macie podane jakby wartości w tym momencie tej opcji Iron Bias. Bardzo ciekawa sprawa, oczywiście trzeba to sprawdzić w terenie, bo to chyba jest jedyna sensowna opcja. Detektor audio, następny, następny dział, który nas interesuje. Mamy rozpisane jakby wszystkie rzeczy, które się wiążą z podłączeniem słuchawek audio. Zaraz sobie to dokładnie omówimy. No i oczywiście możemy tutaj używać bezprzewodowych słuchawek ML80. Możemy używać słuchawek z modułem WM08 bezprzewodowym. Możemy użyć każdych bluetoothowych słuchawek. Możemy podłączyć sobie pod gniazdko za pomocą adaptera zwykłe słuchawki przewodowe. Mamy tu głośnik. Możemy sobie podłączyć jeszcze słuchawki wodoodporne. Także możliwości jest bardzo dużo. Oczywiście technologie są opisane jako, które są w MainLabie, jako o najmniejszej stracie, o najmniejszym opóźnieniu. Jest to prawda. Miałem okazję używać CTX-a. I w CTX to świetnie działało. Niestety, Equinox jeszcze nie miał gotowego bezprzewodowego modułu w zeszłym roku, we wrześniu w UK. Tu mamy ten moduł bezprzewodowy opisany, ale oczywiście to mogą być też same słuchawki z tym modułem, jakby już w środku. Ale do tego modułu możecie podłączyć dowolne przewodowe słuchawki. Jak ktoś miał CTX-a 3030, będzie wiedział o co chodzi. To jest jak taki moduł jak Detechnika czy Zylink Gareta. Są w miarę wszystko proste rzeczy: można sobie sparować te urządzenia. Ja myślę, że to w tym momencie nie jest aż tak istotne. Widzę, że tu mamy słuchawki bezprzewodowe, które można podłączyć. Ja gdzieś czytałem na jakimś forum, że nawet one są bluetoothowe, więc, jak nam dzwoni telefon, to oczywiście możemy, wyłącza nam sygnał detektoru i możemy słyszeć rozmowę. Oczywiście jest to wada taka, że nie mamy mikrofonu, więc i tak musimy wyjąć telefon, więc nie za bardzo to ma jakikolwiek taki na logikę sens. Ale jak widać, można podłączyć każde bluetoothowe słuchawki, więc możliwe. Że yy, będzie możliwość używania słuchawek z mikrofonem, ale to jest szaleństwo i rzecz niepotrzebna. Taka ekstrawagancja, trochę no, nie pasująca do tego hobby, ale okej, okay, wszystko jest możliwe, idziemy do przodu. Tu są opcje parowania tych słuchawek, ustawiania głośności, kasowania ich, no, takie rzeczy, które się z tym wszystkim wiążą. Yy, pokazane jest, jak, jak podłączyć bezprzewodowe słuchawki. Generalnie wszystkie adaptery, wszystkie kable, które są potrzebne i tyle. Oczywiście mamy wybór także cewek. To jest też istotną rzeczą dla wielu osób. Cewka może być 11-calowa DD, którą znamy, czyli to jest fabryczna cena. Wszystkie cewki są oczywiście wodoodporne. Może być do tego cewka 15-calowa, czyli już naprawdę duża, do szukania większych przedmiotów na większych głębokościach. I fajna 6-calowa snajperka, też dobrze znana z CTX-a. Ona jest świetna na plaży wśród kamieni, albo korzeni drzew, takich małych załuków naprawdę daje radę. Oczywiście mamy rozpisane kable, dodatkowy kabel USB, który jest do tego złącza magnetycznego podłączany, jakiś adapter do ładowania w samochodzie, ładowarkę, bezprzewodowy moduł, bezprzewodowe słuchawki, wodoodporne słuchawki, przewodowe słuchawki, jakiś kabel do zwykłych słuchawek na jack. Także, także tak. Myślę, że to wszystko w tym momencie. Tu są jeszcze jakieś rzeczy pokazane, że można z ładowarki USB bezpośrednio ładować. Musi być jakaś lepszej jakości ładowarka. Podane, że musi być 1A w przypadku USB, nie czy nie niższym, żeby w ogóle naładowało baterię. Jakie jest moje zdanie? Oczywiście, o, jeszcze są programy rozpisane, jakie są funkcje, jakie są ustawienia dla każdego... Programu. Myślę, że jest to ciekawa sytuacja. Będzie bardzo to um, ciekawe urządzenie pod tym względem, że będzie mocno konkurowało. Jak widać, Nocta wypuściła bardzo szybko Cruisera, Widzę, że bardzo ostro walczy z Mindlabem. Myślę, że jeszcze potrzebuje dużo czasu, żeby podjąć tą walkę taką na, na równi, dlatego że Mindlab jest firmą, która jest zdecydowanie bardziej doświadczona i robi wyższej jakości produkty. To nie ulega wątpliwości żadnej. Natomiast już wiemy, że walczy mocno na cenę i Nocta produkuje bardzo ciekawe produkty. Equinox jest minimalnie opóźniony chyba, w, widzę już w tym swojej premierze, ale urządzenie będzie na pewno droższe. Produkty Minelaba nie są urządzeniami tanimi. Ja pomijam jakąś serię GoFindów, która była strzałem w kolano i to były urządzenia żenująco kiepskiej jakości, kiepsko wykonane. Nie, nie nadawały nawet do wyrzucenia, to jest moje osobiste zdanie. Miałem dwa urządzenia. Nie chciałbym do nich wrócić. Wiem, że przyjdą niebawem nowe urządzenia tego typu, natomiast wiem, że e, wiele osób traktuje tego Inoxa 800 i 600 jako na wodoodporną wersję X4. E, I w rzeczywistości tak jest, ale myślę, że ergonomicznie, jakościowo to urządzenie będzie zdecydowanie dalej. Jest lepiej wykonane. Ja po cichu czekam na to urządzeniu. Kibic, urządzenie kibicuje Nokcie, ale kibicuje też Mindlabowi, dlatego że urządzenia Mindlaba naprawdę. Po tylu latach mogę powiedzieć, że nie zawodzą jakością, mają jakieś swoje wady, ale są naprawdę dość dobrze wykonane i przemyślane. I myślę, że tutaj jeszcze istotną rzeczą będzie to, że urządzenie można będzie bezpośrednio updateować przez internet, więc jeśli będą jakiekolwiek zmiany, to będzie można to urządzenie tym urządzeniu poprawić oprogramowanie. Także jest to dość dużo mojej mili. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję, że takie urządzenie. Testowe od jednego z naszych polskich dealerów dostanę i będę mógł je sprawdzić w terenie i podzielić się z Wami e, informacjami, po prostu czy rzeczywiście to urządzenie jest tak ciekawe, tak ciekawie się zapowiada, jak to w tym momencie możemy nawet po zwykłym, e, zwykłej instrukcji zobaczyć. Do usłyszenia!